Siema. Obiecałem, że nagram filmik na temat itemów jeszcze dzisiaj. Nie kwalifikuję się to już jako dzisiaj, bo jest 2:38 w nocy. Ja mam za 4 godziny samolot, więc no... W sumie to nie wiem. Po prostu obiecałem, to zrobię, tak? I powiem wam, co na ten temat myślę, czyli chodzi o nowe przedmioty, które zostały dodane w 9.19 i którymi możemy się obecnie bawić w TFT. Zaczniemy od samego pierwszego komponentu, czyli Sparring Gloves, który daje 10% szans na krytyki i 10% szans na dodża. Podstawowa rzecz bardzo fajna, spoko, większa szansa na zadanie większych obrażeń, także uniknięcie obrażeń. Tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy używalności takiego przedmiotu, to on jako już nawet bazowy przedmiot jest naprawdę użyteczny, z racji tego, że co 10 atak w grze twoja postać uniknie jednego autoataku, tak? Czyli jeden autoatak będzie to minimum 50 HP. Bo to patrzę na to z perspektywy, że jeśli na przykład dana postać zostanie zaatakowana 15 razy, no to zazwyczaj będziesz miał około 75 HP z takiego samego bazowego itemu dodatkowo, plus jeszcze szansa na krytyki, żeby zadać więcej obrażeń. Więc oczywiście może być różny, może czasem więcej zdodżować, więcej skrytykować i tak dalej, ale generalnie jako bazowy item to daje już on naprawdę sporo, szczególnie, że jeśli grasz na przykład Jordlami, to pamiętajcie, że to dodaje dodatkowe 10% szans, czyli mając 3 Jordle, nagle jeden Jordl ma 40% szans na uniknięcie ataku, co już jest naprawdę sporo. No, ale teraz co się pozmieniało w ogóle w itemach z tego, że no, dodano nowe? Bo tych kombinacji teraz z nowymi itemami jest sporo, ale bardzo ważna rzecz, Infinity Edge został zmieniony, to znaczy w tej chwili już nie jest robiony z BFA i BFA, ale z BFA i właśnie z nowych rękawiczek. I w tej chwili daje jest plus 150% do critical damage, a jest zmniejszony dlatego, że jest zwiększona szansa na to, że dostaniesz tego krytyka. Z racji tego, że jeśli item, który budujesz z rękawic jest ofensywny, to ta bazowa szansa na 10% lub na 10% krytyka i 10% na dodża zmienia się na 20% krytyka. Jeśli to jest item defensywny, to wtedy zmienia się na 20% dodża. Oczywiście są jeszcze wyjątki, o których za chwilę powiem. Więc taki Infinity Edge nie dość, że daje więcej damage'u z krytyka, to jeszcze daje 20% szans na to, że dasz tego krytyka więcej. Więc sam teraz Infinity Edge jest mega grywalny, moim zdaniem, tylko ciężko go zbudować ze tego, że potrzebuje miecz i rękawice. A jak się zaraz dowiecie, generalnie obydwa te przedmioty są mega użyteczne w innych kombinacjach. Co nie zmienia faktu, że jeśli gracie Infinity Edge, pamiętajcie, że doszedł także przedmiot, który sprawia, że spele mogą krytykować. Więc na przykład taki Aatrox, Aesol razem z Infinity Edge albo Kennen na przykład są naprawdę dużymi rzeźnikami. Ktokolwiek, kto zadaje po prostu duży damage i często ultuje, no to z Infinity Edge i z Jeweled Gauntlet, o którym zaraz będziemy mówić, generalnie będzie zadawał ogromne obrażenia. Więc Infinity Edge grywalny, jeśli macie po prostu za dużo mieczy, ale raczej bym nie priorytetyzował. Następny przedmiot to rękawiczki i łuk, Recurve Bow, który daje nam Repeating Crossbow. I to jest przedmiot, który jest bronią dająca 20% attack speeda i krita, ale po śmierci tego bohatera ten przedmiot przeskakuje na innego randomowego czempiona, z naszej drużyny oczywiście, jeśli ten czempion ma miejsce. I wtedy stakuje się efekt tej broni, więc dostajesz dodatkowe 20% AS-a i 20% na krytyka. Zginie ta postać, znowu przeskakuje. Zginie ta postać i znowu przeskakuje. I tak dalej, i tak dalej. Pierwsze wrażenie? Wow, przegięte. No niestety jest totalnie bezużyteczny przedmiot. Z racji tego, że po pierwsze nie da się zaplanować, na kogo przeskoczy ten przedmiot i nie może przeskoczyć na postać, która nie ma miejsca na item. Czyli tak naprawdę ten item byłby najbardziej użyteczny oczywiście na hypercarrych, ale ten hypercarry już ma 3 przedmioty, a nie opłaca się mu zostawiać slota na to, żeby może dostał bonus attack speeda i kryta. Więc generalnie nie polecam, budujesz tylko i wyłącznie w naprawdę ostateczności, jak już okazuje, że zaraz będzie już karuzela tylko z pełnymi itemami, a potem jest tylko smok, a ty masz rękawice i łuk, no to okej, okay, to zbuduj, ale generalnie nie buduj tego itemu w ogóle. Kolejny przedmiot, to już jest, powiedziałbym, troszkę już w metę zachodzi, może być bardzo grany, powiedzmy tak, sytuacyjny, ale bardzo potężny przedmiot, czyli rękawiczki plus wielka pała, że tak powiem, to Jeweled Gauntlet, który daje możliwość zadania krytyka spelem.
od razu się narzucają postacie, które mają bardzo dużą ilość tików lub celów swoim ultimatem, swoim spelem. Czyli mamy tak, Kennen, Anivia, Katarina, Aesol lub postacie, które zdają mega duży damage w obszarowym jakimś obszarowym miejscu na mapie, czyli na przykład Cho'Gath albo Aatrox. To są takie pierwsze postacie, które przychodzą na myśl i zadają wtedy on ogromne ilości obrażeń. Jak już idziecie w Jeweled Gauntlet, pamiętajcie też pamiętajcie o tym, żeby ta postać miała jak najwięcej możliwości użycia swojego ultimate'a. Więc stakujemy manę na tej postaci, lub jeśli jest demonem, no to w tym momencie dajemy jej raczej przedmioty defensywne, żeby mogła więcej many wykraść i więcej razy zultować. Albo na przykład jest Aesolem i musimy dać smoka, żeby nie zginął szybko, tak? Generalnie, jak już komuś dajemy ten Jeweled Gauntlet, no i warto spasować Sorcererów oczywiście, żeby też tak zadać większe obrażenia. Generalnie jak już gramy Jeweled Gauntlet, to staramy się, żeby ta postać przeżyła jak najdłużej, żeby mogła jak najwięcej zadać obrażeń z tego swojego kryta. Żeby zogniskować tą całą moc z tej postaci i no po prostu mieć z tego jak największą, że tak powiem, frajdę. Na Kennenie to się szczególnie sprawdza, jeśli damy mu na przykład Guardian Angela, no bo wiadomo, że on cały czas używa swojego spela w momencie jak ginie nawet, a więc cały czas będą zadawane te krytyki. No a pamiętajcie też, że Morganie też to fajnie działa, bo ona strzela swoim ultem dwa razy we wszystkie jednostki w obszarze, więc Morgana też jest świetnym celem, żeby dać jej właśnie Jeweled Gauntlet. Kolejny przedmiot to rękawiczki i łezka. Jest to Hand of Justice. To jest przedmiot, który daje, by the way, daje 10% na krytyka i 10% na dodża, z racji tego, że na początku tury będzie miał jeden z efektów. Albo twoja postać będzie zadawała 40% więcej damage'u, to się aplikuje i do ataków normalnych, i do speli, lub będziesz się leczył z każdym hitem z autoataku 40 HP. Wiesz, jaki efekt dana postać ma już na początku rundy, więc generalnie da się zaplanować także, w jaki sposób ma być ustawiona. Generalnie to jest taki przedmiot trochę, żeby... No ciężko stwierdzić, czy na pewno się będzie sprawdzał, bo czasami zdecydowanie wolałbyś, żeby na przykład zawsze mieć więcej tego damage'u, bo masz taki tankujący frontline, że nie potrzebujesz leczenia, lub masz już inne przedmioty do leczenia i masz za dużo tego leczenia. Więc generalnie to jest takie troszkę z Imperialem. Grasz na przykład Dariuszem i Dravenem, jak trafiasz na Dariusza Imperial, no to w sumie jest useless. A jak trafisz na Dravena, to jest super, tak? I generalnie to tak samo jest właśnie z tym przedmiotem, tylko że no zawsze jest to na jednej postaci, więc trafiasz albo ten bardziej pożądany efekt, albo mniej. Oczywiście zależy od kontekstu. Ale generalnie nie jest to zły przedmiot, ale na pewno nie jest to coś, co będę budował priorytetowo w swoich kompozycjach. Szczególnie, że dojdziemy jeszcze do najbardziej potężnych przedmiotów z rękawicami. Kolejny przedmiot to są rękawiczki i zbroja, czyli Iceborne Gauntlet. To jest ciekawy przedmiot, to jest taki troszkę inny Frozen Heart. To znaczy, kiedy twoja postać zdodżuje atak, to na planszy pojawią się takie niebieskie pola, niebieskie heksy, które w tym obszarze obniżają o 35% atak speeda swoim przeciwnikom. Pamiętajcie, że tak samo jak Frozen Heart, można to stakować. Czyli może mieć dwa Iceborne Gauntlety, albo może mieć Iceborne Gauntleta i Frozen Hearta na przykład. I też pamiętajcie, że sam Iceborne Gauntlet daje 20% do dodża, więc nawet jak postać nie jest Yordlem, to ma szansę na to, żeby atak zdodżować. Co piąty atak będzie generował tą strefę, ale generalnie Iceborne Gauntlet, jak się użyje na jakimś Yordlu, to się nagle okazuje, że wszyscy twoi przeciwnicy będą mieli po prostu obniżony atak speed, bo będziesz tak dużo dodżował tych ataków, że cała plansza będzie niebieska. A uważam, że jest to bardzo dobry przedmiot. Zestakowanie dwóch, na przykład na gnarze, może być decydujące w specyficznych lobby, gdzie na przykład wszyscy ogniskują się na atak speedzie, czyli na przykład asasyni, rangerzy, blademasterzy, gunslingerzy. Okazuje się, że nagle nie są w stanie w ogóle wykonać swojego planu działania, bo nie atakują. Nagle z atak speeda 0,9 tworzy się 0,22. No więc generalnie jest to duży problem dla niektórych kompozycji, dlatego tak ważne jest skautowanie, co się dzieje w danych lobby, żebyś mógł sobie zaplanować, czy warto mi tworzyć taki przedmiot, czy nie. Pamiętajcie, że obniżenie attack speedu poprzez takie przedmioty także
zmniejsza generację many tym postaciom. Więc magowie będą rzadziej atakować, nie będą dostawać 20 many z każdy atak. Tak samo elementaliści. Generalnie obniża im to efektywność ich ultimate'ów, więc efektywnie zwiększa HP twoich postaci. Kolejny przedmiot. Rękawiczki i Negatron Cloak. To jest Quicksilver. Wielu ludzi powiedziało, o Jezu, jakie dobre. No niestety jest to też raczej bezużyteczny przedmiot, niestety. To znaczy tak, kiedy twoja postać, kiedy ten champion jest zaafektowany, albo przynajmniej jest pod efektem jakiegoś CC, to nie działa na niego ten test CC i ten przedmiot się cooldownuje przez 5 sekund. W teorii niby brzmi fajnie, ale w praktyce wychodzi tak, że raczej się nie sprawdza. Weźmy na przykład sobie Rangerów Glaciali. Jeśli twoja postać dostanie jednego triggera z Glaciala, to pierwszy zignoruje, ale już kolejnego nie. Więc tak naprawdę niewiele to zmienia. Tak samo na Disarma, tak samo na... jak ktoś gra Sejuani, to i tak ma innych Glaciali. Jak ktoś gra Cho'Gathem, to zapewne ma też inne postacie, które mają jakieś twarde CC, bo pewnie ma V na przykład. No generalnie rzadko kiedy uważam, że ten Quicksilver się przyda. To jest naprawdę ostateczność, żeby go używać. Bo wolałbym o wiele bardziej po prostu dać Magic Resist na swojej postaci, czy po prostu nawet cokolwiek zbudowanych, na przykład Hurricane. To są dwa cloaki, więc daje 40% Magic Resista, a tutaj 20% Magic Resista i 10% na... 20% na Dodge'a, więc nie ma jakiegoś szału. No a generalnie sam przedmiot... No nie wiem, szału po prostu nie robi. Też bym raczej nie budował tego za często. Kolejny przedmiot, troszkę już ciekawszy, może zastąpić w ramach, że tak powiem, rekompensaty, jeśli nie trafiasz na Dragon Claw'y albo nie trafiasz na Guardian Angel'e, no to jest to w jakiś sposób tam lekki substytut tych itemów, czyli rękawiczka i Giant Belt, który daje nam Trap Claw. To jest przedmiot, który na początku walki daje shielda, teraz nie pamiętam, chyba 500 HP, z tego co pamiętam, 300... Nie, chyba 500, musiałem jeszcze spojrzeć. Niestety biały shield nie ma przedziałki, więc nie widać od razu, ile ma tego HP. No ale generalnie jak ten shield pęknie, to stanuje przeciwnika, czempiona, który rozbił tę tarczę na 5 sekund. Więc bardzo długie CC, a jednocześnie zwiększa o wiele twoje HP na danej postaci, więc tak naprawdę no, efektywnie zwiększa jej przeżywalność. Więc jak nie możesz zbudować sobie albo Guardian Angela, albo Negatron Cloak, podwójne, czyli Dragon Claw'y, no to Trap Claw jest w pewnym sensie jakąś tam pomocą, a dodatkowo daje także twarde CC na jedną postać. Więc nie ma tragedii, uważam, że to jest naprawdę spoko przedmiot, a zdecydowanie ciekawszy dla mnie niż na przykład Quicksilver, jeśli chodzi o defensywne opcje. A potem kolejny przedmiot, no to jest moim zdaniem najlepszy przedmiot, jeśli chodzi o te nowe i prawie zawsze staram się zbudować, w tej chwili przynajmniej, Thief's Glove, czyli po prostu dwie rękawiczki. Działa to na tej zasadzie. Po pierwsze, sama baza, czyli te Thief's Gloves, daje 20% na krytyka i 20% na dodża, co już jest mega dużo. A na początku rundy tworzy ci, a raczej wypełnia, twoje dwa puste sloty na tej postaci, bo ten przedmiot nie może być dany postaci, która już ma przedmioty. Pamiętajcie o tym, to jest mega istotne. Jeśli już masz nawet jeden przedmiot, jedną połówkę sobie na tej postaci, to już nie wrzucisz Thief's Glove na tą postać. Może za to, jeśli kombinujesz postaci, które mają na przykład Thief's Glove, a inna postać ma jakieś normalne itemy, to wszystkie te itemy oprócz Thief's Glove wypadną. Przynajmniej tak do tej pory miałem. Ale wiadomo, mogło się coś zmienić. No i teraz, co się dzieje? Na początku rundy te dwa inne sloty na Thief's Glove, postacie, która ma Thief's Glove, zostają wypełnione przez inne przedmioty. W zależności od twojego poziomu jest większa szansa na to, żeby dostać dwa pełne przedmioty, albo po prostu dostajesz jeden pełny przedmiot i jedną połówkę. Wydaje się być to bardzo duży random, ale okazuje się, że po pierwsze tak, dostajesz bazowe stacy z Thief's Glove, czyli 20% krytyka, 20% dodża, a potem dostajesz bazowe stacy z trzech lub czterech przedmiotów. To już samo w sobie jest naprawdę dobre. Taka ilość staców za dwa przedmioty jest naprawdę spoko. I teraz okazuje się, że dostajesz zawsze jeden skombinowany przedmiot i jedną połówkę, ale one nie są do końca randomowe. Z tego, że Riot
zbudował sobie presety po prostu do tego Thieves Glove, więc w większości przypadków te kombinacje są naprawdę mocne. Typu na przykład dostajesz Wormoga z Hydrą, albo dostajesz na przykład Negatron Cloaka i jakiś przedmiot ofensywny, albo dostajesz na przykład dwa Redemption, co też jest spoko. Mega leczenie na postaci i 40 many więcej. Albo dostajesz na przykład Infinity Edge i Jeweled Gauntlet, więc dodajesz krytyki spellami, a do tego jeszcze dodajesz większe krytyki. Albo dostajesz na przykład coś na Attack Speed i to będzie na przykład RFC z Rageblade'em. Te wszystkie, a przynajmniej bardzo duża część tych presetów na Thieves Glove są naprawdę potężne. I żeby zmaksymalizować sobie szansę na jak najlepszy efekt z tego Thieves Glove, polecałbym wrzucenie Thieves Gloves na postaci, które są raczej frontlinerami i mają dużą przeżywalność, więc na przykład Sejuani, Poppy, Cho'Gath, Vi, postacie, które mogą zutylizować wszystko, co jest w grze, tak? Jeśli dostaniesz na przykład dwa razy Frozen Hearty, no to która postać byłaby najlepsza do tego? No Sejuani świetnie się do tego sprawdza, tak? Ale jeszcze lepiej się sprawdza Vi, bo w tym momencie ona się porusza po planszy i dodatkowo jeszcze wszystkich afektuje. Jeśli dostaniesz itemy na to, żeby była carry, no to trudno, no ta postać i tak to zutylizuje, ale jeśli dasz ten Thieves Glove na przykład na Ashe, albo na Varusa, albo na przykład na Jinx, to się okazuje, że kiedy dostaniesz mega defensywne przedmioty lub przedmioty takie, które mają jakieś utility, no to nie do końca będą w stanie to wykorzystać, bo przez początek walki na przykład no nie są na zasięgu, żeby te przedmioty coś zrobiły. Dlatego moim zdaniem, jeśli już daję te Thieves Glove, to jest to na postać, która utylizuje każdy możliwy przedmiot w grze, albo ma szansę zutylizować każdy przedmiot w grze. Dodatkowo, moim ulubionym targetem, jeśli chodzi o Thieves Glove, jest wrzucenie tego przedmiotu na Akali. Z racji tego, że Akali krytuje swoim spelem z bazy, więc ma 20% szans zwiększone krytowanie swoim spelem. Mega chat, jest to naprawdę potężne, więc na Akali jest to jedna z najlepszych rzeczy, jaką można zbudować, moim zdaniem. A pamiętajcie też, że ona praktycznie ze wszystkiego się cieszy. Attack speed, spoko, więcej many i tak dostajesz, a jeszcze jak masz asasynów, to jeszcze więcej damage'u wchodzi, albo no, dostajesz defensywne przedmioty, też spoko, bo Akali z bazy zadaje ogromny damage, więc nie potrzebuje tak naprawdę itemów do tego, żeby zadać jeszcze więcej damage'u. Dostajesz przedmioty na manę, super, więcej krytyków wchodzi, bo więcej rzucasz czarów. Wszystko na niej pasuje. Jest idealną postacią na to, żeby wrzucić Thieves Glove, zresztą tego, że też ma bardzo duże mobility i jedyny zestaw, który na Akali dla mnie nie pasował, to ten, który ma RFC w sobie. Bo w tym momencie, jeśli nie przyjdzie ona na następny Hex, żeby sąsiadować ze swoim przeciwnikiem, no to nie rzuci swojego ultimate'a. Ktoś musi stać obok niej, żeby rzucić shurikenami, czy tam czymkolwiek ona rzuca. Ale generalnie na Akali Thieves Gloves jest miodzio. Jest naprawdę miodzio. No i zostaje nam ostatnia kombinacja, czyli rękawiczki i spatula. Daje nam to mittens, czyli takie zimowe rękawiczki, które dają nam po prostu jordla na daną postać. Dają oczywiście oprócz tego bazowe stacje, jest to 10% krytyka, 10% dodża. No i ten jordl, bo teraz już można budować nawet 9 jordli, więc jak masz 3 razy mittens, no to się okazuje, że 90% ataków będzie misowało. A oprócz tego, no, dana postać jeszcze z mitensami ma 100%. 100%. Więc zabawne. A pamiętajcie, że w tej chwili tylko Wild działa na Yordle, w sensie, że nie misuje swoich ataków, bo RFC już w tej chwili nie ma takiej możliwości. Generalnie te mitensy są naprawdę mega mocne, bo sprawia, że nie musisz grać Tristanu. Tristan jest tragicznym championem, który bardzo szybko się nie skaluje już w grze. I po prostu odstaje od reszty konkurencji, więc możliwość zbudowania sobie Yordla na kimkolwiek innym zamiast Tristany jest ogromnym buffem do Yordli. Jednym z takich najbardziej bazowych team compów, którego się opłaca budować, to po prostu 5 Yordli minus Tristana, a z 6 Yordlem jest w tym momencie Shyvana i dokładasz do tego Assola. I się okazuje, że masz 3 sorcererów, dragony i jordle. I Shyvana dodżuje 70% autoataków, ma do tego 75% magic resista. No i tyle. I po prostu atakuje. I to tyle. A Aesol ma 75%
a Magic Resista sobie siedzi z tyłu i rzuca swoim ultem. Więc naprawdę dosyć mocna rzecz, tylko wiadomo, że niełatwo jest zbudować Yordle, bo Kennen na przykład jest mega obstawiany przez praktycznie wszystkich graczy, dlatego też ciężko budować ninja, bo bardzo dużo osób chce grać Kennenami, one po prostu pasują do wszystkiego. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o gantlety, no ale zostały jeszcze dwa nowe przedmioty, które się robi z kombinacji poprzedniego Infinity Edge, czyli BF i BF, to jest Deathblade, który na killu lub asyście wyposaża daną postać o dodatkowe 15 AD, czyli tak naprawdę o kolejny miecz. Z bazy daje 30 AD, a potem z każdym killem albo asystą daje dodatkowe 15. Pamiętajcie, że to się stakuje bez ograniczeń. I o ile dobrze pamiętam, działa także na pająki z Elise. Na kim to się najbardziej opłaca budować? Oczywiście na Hyper Carry, które zadają duże krytyki, no bo to się skaluje razem z krytykami. Czyli przychodzi na myśl oczywiście Draven, przychodzi na myśl Jinx, przychodzi na myśl jakiś Assassin, ale generalnie jeśli chodzi o BF-y, no to nie polecam używania generalnie takiej ilości mieczy na Deathblade'a, bo to nie jest przedmiot, który się, że tak powiem, jakby to wytłumaczyć. Jeśli musicie, to spoko, ale jeśli nie musicie, to raczej BF by wolał przeznaczyć na Giant Slayery, czyli na Last Whispera, który zmieniono nazwę, o którym zaraz porozmawiamy, albo na Guardian Angela, albo już nawet na Infinity Edge, albo na Shojina w niektórych buildach. No generalnie ciężko jest mi stwierdzić, czy jest jakiś moment, w którym chciałbym po prostu tak sobie zbudować Deathblade'a, wiedząc, że jeszcze mogę dostać jakieś itemy dosyć niedługo, bo jest jakaś karuzela, bo kolejna runda PvE, która nie jest smokiem. Więc tak samo jak w przypadku Hand of Justice czy Repeating Crossbow, Deathblade'a raczej nie zbuduję, no chyba, że po prostu wiem, że kolejna już karuzela i PvE daje mi pełne przedmioty i nie będę miał co zrobić inaczej przez następny duży chapter. Więc generalnie raczej nie polecam. Ale nie jest tragiczny ten przedmiot. Może tak. No a teraz mój ulubiony przedmiot, który został troszkę przećmiony pierwszym dniu patcha z tego, że Hydra nie była znerfiona do takiego momentu, jak powinna być znerfiona, czyli 3% zamiast 6%. Jak nie widzieliście filmika na YouTubie moim na temat Jace'a z Hydrą 6%, to polecam obejrzeć, jest to totalna rzeźnia. I z racji tego, że ta Hydra nie została znerfiona, to dzisiaj nie widzieliśmy za bardzo Last Whisperów, czy Giant Slayerów, jak się to nazywało na PBE, ale zobaczymy ich coraz więcej. Uważam, że to jest jeden z najbardziej przegiętych przedmiotów, z racji tego, że z każdym autoatakiem zadaje się dodatkowe 5% maksymalnego HP przeciwnika jako True Damage. Rewelka to jest. To jest naprawdę rewelacyjne. Sprawdza się w Gunslingerach, w Rangerach, Blade Masterach, ale tak naprawdę oprócz tego sprawdza się u kogokolwiek. Kogokolwiek, kto ma duży fire rate. Tak? Ktokolwiek ma więcej niż 0,60, to już się to już u niego sprawdza. Pamiętajcie też, że to jest on-hit effect, więc Gunslingerzy atakują kilka osób naraz i zadają wszystkim true damage. A Blade Masterzy i Rangerzy stakują to na jednej postaci, bo zadają więcej ataków w jedną postać, więc szybko ją zmiatają. Jace wyposażony w takie na przykład dwa Giant Slayery / Last Whispery, jak odpala swojego ulta, to atakuje 5 razy. 5? Tak, 5 razy z attack speedem, aplikując ten true damage na jednej postaci, a potem się przenosi na drugą. Więc potrafi po prostu zmieść 2-3 postacie z jednym ultem. Warwick nawet jest dobrą postacią, żeby to zaaplikować, bo rzucając swojego ulta atakuje 3 razy ze swojego bazowego ataku tak naprawdę, więc zadaje dodatkowo 15% maksymalnego HP jako true damage. A wiadomo, że Warwick jest na przykład jedną z postaci, którą łatwo transferować itemy dalej. Tak samo jeśli chodzi o Rangerów, w tej chwili uważam, że się opłaca na przykład stakować Giant Slayery, czy tam Last Whispery, już na początku gry na Vayne, z racji tego, że potem przetransferuje się te Giant Slayery na Kai'Sa. Kai'Sa nie jest zbyt dobrym bohaterem, chyba że mamy Voidy, ale jeśli gramy na czterech Rangerach, a ona ma już jednego Giant Slayera, czy tam Last Whispera, no to w tym momencie ona ma największy attack speed w grze, 1.25 z bazy,
Więc zadaje za każdym razem, jak zaatakuje coś, 5% maksymalnego HP jako true damage, więc nie liczy się, że ona ma bardzo mały damage bezowy, bo ona zadaje z tego przedmiotu po prostu z każdym atakiem te 5% i po prostu niszczy ludzi. Każdego, po prostu jak wchodzi jak ciepły nóż w masło. A pamiętajcie też, że Yasuo jest jedną z najbardziej rewelacyjnych postaci, żeby to użyć. Z racji tego, że zadaje damage, ten true damage, także swoim Hurricane'em, który rzuca na całą planszę praktycznie, tak? No i tym swoim małym ultem, czyli trafia też tam 3-4 postaci. Tak samo Gangplank byłby w stanie ten przedmiot wykorzystać. Nie ma tragedii, oczywiście byłyby lepsze postacie, ale jeśli na przykład Gangplank ma RFC i Last Whispera, a masz Blade Mastera i Gunslingera, to on sobie siedzi z tyłu, ma zasięg do kilku postaci, z których strzela z Gunslingera, a oprócz tego także odpala Blade Mastera i po prostu stakuje te ataki wszędzie. Jeśli nie miałby RFC, no to wtedy ten atak z Gunslingera musiałby być w więcej postaci niż jedną, która jest przy nim. No to już nie jest takie bezpieczne, bo może szybko zginąć. Ale generalnie też na przykład dobrą postacią, żeby to zestakować, jest Volibear, no ale Volibear też nie jest już niestety taki potężny. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam pomógł ten filmik i widzimy się na moim kanale, jak będę grał na Twitch Rivals. Dzięki bardzo i do następnego razu. Pa, pa.